Dziś, w tych czasach posoborowych, jest to coś, czego Kościół unika. Musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia, które jest realne dla każdego z nas: albo na potępienie wieczne, albo na wieczne zbawienie. Cześć, ja mam na imię Natalia, a to jest kanał Okiem. Tradycjonalisty, i w dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć Wam nieco na temat adwentu. Robiliśmy już na ten temat na tym kanale odcinki, myślę, że dwa, o ile się nie mylę. Pierwszy był rok temu, gdzie opowiedziałam trochę na temat tego, dlaczego adwent jest okresem pokutnym i w jaki sposób kłóci się to z tym, jak jest on dzisiaj rozumiany w kościele na sposób. Bardzo nowoczesny i ten posoborowy, gdzie kładzie się akcent na przeżywanie radości z Narodzenia Pańskiego, nie rozumiejąc, że jest to w rzeczywistości okres liturgiczny odpowiadający czasom sprzed przyjścia Chrystusa, gdzie ym, Izrael wypatrywał swojego Mesjasza i z utęsknieniem i takimi uczuciami skruchy i żalu za swoje grzechy starał się nawracać i błagał jednocześnie o to, żeby ten mesjasz został zesłany, o czym bardzo pięknie mówi nam tradycyjna pieśń katolicka Rorate celi, posiadająca właśnie wyjątki z Pisma Świętego z wezwań proroczych. Drugi odcinek ukazał się niedawno i była to pogadanka nieco luźniejsza na temat Adwentu, gdzie wraz z moim mężem mówiliśmy o tym, jakie mniej więcej u nas są tradycje na czas adwentu u nas w domu, w naszej rodzinie praktykujemy, i dzisiaj chciałabym jeszcze jeden aspekt troszeczkę bardziej zgłębić, i jest to mianowicie temat sądu ostatecznego i tego, jak ma się on do adwentu. Dlatego, że niewiele osób, wydaje mi się, zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo głęboko okres adwentu jest powiązany właśnie z Sądem ostatecznym, który ma nadejść. Siłą rzeczy, jeśli mamy już do czynienia z sądem ostatecznym, nasuwa nam się tu natychmiastowo wręcz skojarzenie ze śmiercią i sądem partykularnym, czyli sądem cząstkowym, tym, który każdy z nas będzie przeżywał bezpośrednio po tym, jak odejdziemy na drugą stronę. Tego świata, gdzie staniemy wobec oblicza Bożego i będziemy rozliczeni każdy z naszych grzechów y, osobno, pojedynczo, indywidualnie, a dopiero na samym końcu świata, gdy już zakończy się bieg tego naszego czasu, jaki znamy, będziemy przeżywać sąd ostateczny, gdzie wszystkie te wyroki wobec każdego człowieka żyjącego, wobec każdego człowieka. Z każdego pokolenia i z każdego narodu ze wszystkich czasów zostanie ostatecznie potwierdzony, i każdy z nas pójdzie albo na potępienie wieczne, albo na wieczne zbawienie. Jako, że natychmiastowo w, taki, w takiej wizji ukazuje nam się skojarzenie ze śmiercią, to my intuicyjnie wiemy, że jest to coś, co dotyczy każdego z nas i dobrze wiemy już od y, czasów bardzo, bardzo dawnych, o czym pisali wszyscy tak naprawdę chyba y, mistrzowie życia duchowego. Może nie tyle, że pisali, ale było to oczywiste dla każdego y, z mistrzów życia duchowego, że jednym z podstawowych ćwiczeń duchowych jest ćwiczenie się w pamiętaniu o śmierci. Każdy święty zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że pamiętanie o śmierci jest konieczne do tego, żeby Osiągnąć doskonałość duchową. Śmierć i sąd to jest w ogóle pierwszy i bardzo taki najbardziej podstawowy, yy, podstawowa kwestia naszej wiary, która nas uderza, o której niestety dziś się nie mówi. Dziś, jeśli w ogóle mówi się na ten temat w Kościele, to bardziej w perspektywie takiej, że Pan Bóg jest miłosierny wobec każdego, nie musimy się bać tego sądu yy, po, po, po naszej śmierci, dlatego że jeśli jesteśmy. Wiadomo, dobrym człowiekiem, to e, oczywiście wszystko po śmierci z nami będzie w porządku, co e, tak oczywiście nie działa, dlatego że, aby móc być zbawionym, trzeba pełnić wolę Bożą, trzeba żyć według prawa pańskiego. Jest to coś, e, czego Kościół dziś unika. W takiej atmosferze przebiega dziś, w tych czasach posoborowych, również. Wspominanie na temat sądu ostatecznego. Skoro Pan Bóg jest miłosierny, wszyscy będą zbawieni i tak dalej, to jednocześnie o tym sądzie myślimy jako o czymś, co nie będzie w ogóle w żaden sposób straszne, jako coś, co nie będzie przejmować nas bojaźnią, jako czas, gdzie po prostu przejdziemy na tę drugą stronę i spotkamy się twarzą w twarz z Panem Bogiem. Robimy z tego wizję dziś, robi się z tego wizję taką bardzo cukierkową. Jeśli, mo, jeśli nie cukierkową, to przynajmniej zinfantylizowaną i jest to oczywiście bez, nawet nie tyle, że bez pożytku, ale wręcz z ogromną szkodą dla dusz z całą pewnością. Bo żeby człowiek mógł postępować prawidłowo, musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia, które jest realne dla każdego z nas. I jest to zagrożenie wiecznego potępienia. Dlatego też w swojej ogromnej mądrości Kościół Święty ustanowił, takie, a nie inne teksty liturgiczne na sam początek Adwentu. Mówię tutaj oczywiście o adwencie, o tekstach mszy tradycyjnej. Zerknijmy zatem, jakie treści w tekstach liturgicznych znajdujemy na pierwszą niedzielę Adwentu, którą przeżywaliśmy niedawno. W lekcji mamy czytanie z listu Świętego Pawła, w którym czytamy dość znane słowa. Zaczynają się od bracia, wiecie, że pora nam już powstać ze snu. Te słowa powinny być nam, dla nas jednoznacznie kojarzone z Adwentem, bo Adwent ma właśnie za zadanie na pewien sposób pobudzić nasze śpiące dusze do nawrócenia. W Ewangelii z kolei czytamy o tym, jak Pan Jezus zapowiedział swoim uczniom nadejście czasów ostatecznych. To jest ten fragment, gdzie mówi, że. Będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności. Gdy ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą. A wtedy ujrzą syna człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i majestatem. A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście wasze głowy, bo się przybliża wasze odkupienie. Warto też tutaj wspomnieć, że w Ewangelii. Czytanej na ostatnią niedzielę roku, roku liturgicznego, czyli ten tydzień przed pierwszą niedzielą Adwentu, również Kościół wspomina czasy ostateczne. Jest to ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus zapowiada zaburze, zburzenie Jerozolimy i koniec świata. To oczywiste przez wszystkie wieki Kościoła skojarzenie pomiędzy Adwentem a Sądem Ostatecznym. A dziś już niestety nie tak oczywiste, pięknie wyjaśnił w XIX wieku ksiądz Antoni Krechowicki, pisząc: Lecz spytacie może, dlaczegoż to, podobnie jak w końcu roku, dziś też na początku czyta się nam Ewangelia o sądzie, o wyprzedzającym go strasznym zniszczeniu świata. Odpowiadam słowy pisma. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a z bojaźnią i drżeniem sprawować trzeba dzieło zbawienia. Wie o tym i pamięta Kościół. Więc pragnąc gorąco mądrości i zbawienia dla nas na początku i końcu roku swego owszem ustawicznie bez przerwy do bojaźni nas Bożej obrazem sądu jego a naszej śmierci przyzywa. Następnie powiedzieliśmy Adwent, znaczy przyjście pańskie. Owoż podwójne jest to przyjście. W czasie złona Maryi za sprawą Ducha Świętego w pokorze i zniżeniu w postaci człowieka i sługi w charakterze odkupiciela i przy końcu wieków w chwale Bożej i majestacie, w charakterze sędziego żywych i umarłych. Szczęśliwy za prawdę, kto poznawszy pierwsze, nigdy nie zapomniał o drugim. We wszystkich sprawach, uczy Duch Święty, pamiętaj na ostatnie rzeczy, a na wieki nie zgrzeszysz. I tęto zbawienną pamięć, chcąc wrazić w dusze nasze, Kościół dziś z połem o jednym i drugim przyjściu Pana czyta. Zresztą dwa główne usposobienia, dwa uczucia, adwent ten budzić w nas winien. Pokuty i nadziei. Owoż obraz sądu, jaki Ewangelia dzisiejsza przedstawia, jedno i drugie snadnie za łaską Bożą wywołać jest zdolne. To bowiem najdzielniejsze przebudzenie dla śpiących dusz, wstrząśnienie dla obojętnych, a błoga dla sprawiedliwych otucha. I w tym to podwójnym celu woła Kościół jej słowy: poglądajcie, a podnieście głowy wasze, boć się przybliża odkupienie wasze. Zwróćcie uwagę na to, z jaką naprawdę wręcz nadprzyrodzoną mądrością w co jak najbardziej powinniśmy wierzyć, dlatego że kościół jest zawsze prowadzony ręką Ducha Świętego. Jest przyporządkowanie tych czytań do y, początku właśnie y, Adwentu. Ksiądz Krachowicki wspomniał tutaj po pierwsze o tym, że bojaźń Boża jest początkiem zbawienia, zatem wspomnienie o sądzie Bożym i o śmierci, tak jak powiedziałam, która automatycznie wręcz y, Wspomnienie o, o śmierci wobec każdego z nas jest dla nas czymś bardzo wstrząsającym. To jest pierwsza rzecz, która powinna nas w ogóle uderzyć i jest to coś, co jest pewne w naszym życiu, jest czymś naturalnym dla człowieka, że wspomnienie jego śmierci wywołuje w nim pewne konkretne usposobienie. Stawia go bardzo mocno na ziemi. Tak, że musi zetknąć się z tymi realiami. Dziś, tak jak mówiłam też w jednym ze swoich filmików, o śmierci praktycznie w ogóle się nie mówi, i dzisiaj ludzie w ogóle nie są przyzwyczajeni ani do mówienia o śmierci, ani do widoku śmierci, ani do doświadczania śmierci z perspektywy osoby trzeciej. Nie mają styczności z osobami zmarłymi w takim stopniu, jak miało to miejsce parę dziesiąt, tak naprawdę, jeszcze lat temu. Zatem pierwszym celem wspomnienia o Sądzie Bożym w tym czytaniu na sam początek Adwentu jest to, żeby pobudzić w nas zbawienną bojaźń Bożą, co niestety nie ma miejsca w przestrzeni nowej mszy, a jeśli ma, to zdecydowanie w mniejszym stopniu niż w przestrzeni mszy tradycyjnej. Bo tak jak mówiłam wcześniej, skoro dziś Kościół wymusza wręcz takie myślenie, że praktycznie każdy będzie zbawiony, to siłą rzeczy nikt nie myśli o sądzie jako o czymś strasznym. Jest to całkowicie wbrew temu, jak przekazywał to Chrystus, jak przekazywali y, to apostołowie, jak postrzegali ten dzień święci Kościoła, jak opisywała to tradycyjna, opisuje dalej tradycyjna liturgia, tradycja, w ogóle tradycja liturgiczna, ale też pozaliturgiczna, tradycja ludowa. O czym też za chwilkę yy, szybko powiem. A po drugie, też zwróćcie uwagę na to, jak wielka mądrość znajduje się również w tym przyporządkowaniu, że tam, gdzie mówimy o przyjściu Pana Jezusa, pierwszym przyjściu Pana Jezusa, jego narodzeniu, jako nadziei na uwolnienie ludzi z niewoli szatana, z, z racji odkupienia, które mm, dokonało się, gdy Chrystus osiągnął właściwy wiek. Ta nadzieja, która towarzyszy ludziom oczekującym przyjścia Chrystusa na ziemię, równocześnie budzi się na myśl o sądzie, ale jednocześnie budzi się przy tym poczucie grzeczności, która wymusza świadomość potrzeby pokuty. To jest właśnie ta świadomość, ta mentalność, te takie duchowe odczucia, które powinny być budzone i były budzone przez wszystkie wieki, przez. Kościół, przez kapłanów, przez kaznodziejów, i dzisiaj te uczucia są wręcz tłamszone. Bo jeśli ktoś zbytnio będzie odwoływał się do sprawiedliwości boskiej, to natychmiast zostanie przytępiony e, mówieniem na temat Bożego Miłosierdzia. Zatem ta błogosławiona świadomość nadchodzącego, zbliżającego się wręcz nieuchronnie sądu ostatecznego, nieustannie przez cały adwent towarzyszyła tradycyjnie. Wiernym. Yy, I ta świadomość pobudzała ich przez cały Adwent do podejmowania konkretnych uczynków. I tak w Adwencie tradycyjnie poszczono, czyli mówiło się wówczas suszono w środy, piątki i soboty postem ścisłym. Bardzo piękną i bardzo pobożną i związaną z tą świadomością yy, strasznego Nadchodzącego Sądu Bożego jest tradycja, jaka była podejmowana w katedrze na Wawelu i w katedrze warszawskiej. Otóż przed rozpoczęciem pierwszej mszy świętej, w pierwszą niedzielę Adwentu, do ołtarza podchodził przedstawiciel każdego ze stanów, jakie ówcześnie były w polskim społeczeństwie. I tak do ołtarza podchodził król. Dalej podchodził prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, i każdy składając swoją świecę na ołtarzu, mawiał: Gotów jestem na sąd Boży! Co miało przedstawić, jak cały lud składający się z poszczególnych stanów zdaje sobie sprawę z nadchodzącego sądu i wyraża swoją, wyraża swoją gotowość do tego, żeby wobec tej rzeczywistości się podporządkować i wyrażając równocześnie nadzieję na to, że Pan Bóg zechce postąpić z nami wszystkimi według swojego miłosierdzia. Co jest również bardzo ciekawym i równocześnie pobożnym polskim, specyficznie polskim zwyczajem, jest to, że niegdyś w czasie adwentu zwierzy kościoła Mariackiego i zdaje się też, że innych kościołów można było o poranku, o wschodzie słońca usłyszeć wygrywany stamtąd hejnał, o czym pisze Zygmunt Gloger w swojej staropolskiej encyklopedii. Zwyczaj trąbienia hejnałów z wieży kościoła marieckiego o wschodzie słońca istnieje w Krakowie od wieków średnich do dziś dnia. Później zaczęto powtarzać trąbienie co godzina. W czasie zaś adwentu, z powodu zbliżającej się rocznicy Narodzenia Chrystusa i zapowiedzi Sądu Ostatecznego, na który Chrystus, na który Chrystus przyjdzie powtórnie, a Archanioł trąbą wzywać będzie, trąbiono na pobudkę pieśni nabożne od północy do świtu. Zatem zachęcam was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby w tym czasie adwentowym, który na pewno każdy z nas chce przeżywać w sposób dobry, słuszny, pobożny i zgodny z wielowiekową tradycją kościoła, żeby stałym elementem w praktykach, jakie teraz podejmujecie, było rozważanie, rozmyślanie po prostu nad śmiercią i nad sądem ostatecznym. Zachęcam też do śledzenia naszego kanału, w kolejnym filmiku podam wam przykłady modlitw tradycyjnych, jakie możecie na ten czas Adwentu odmówić. I jedna z nich jest bardzo, powiedziałabym, wyjątkowa, bo właśnie w bardzo, bardzo wyrazisty sposób akcentuje tę analogie przyjścia Chrystusa, które już się dokonało w czasie przyjścia jako dziecięcia wobec tego przyjścia, które dopiero ma się Dokonać. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do napisania w komentarzu Katolicki Adwent i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.